Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak. Witam w kolejnym odcinku cyklu Dokąd zmierzamy, w którym rozmawiamy o przyszłości i kondycji naszej ojczyzny. Co prawda wszyscy teraz się koncentrują, no, po pierwsze na świętach wielkanocnych, w końcu mamy program w Wielką Środę, do tego jeszcze za chwilę nawiążę, ale za tydzień są wybory samorządowe, ale już za dwa miesiące z okładem wybory do Parlamentu Europejskiego, a dyskusja na temat pomysłów płynących z Brukseli, dyrektyw, które tam rosną, także tego, jaka będzie Unia Europejska po tych wyborach, bo szykuje się być może spore przetasowanie w europarlamencie, no, jest dalej żywa. Czy Unia Europejska będzie dalej szła ku samozagładzie swojej gospodarki i skąd to się bierze? I czy polski rząd rzeczywiście zwodzi, rzeczywiście chce ustępstw w Zielonym Ładzie, czy też może będzie, czy też po prostu zwodzi rolników? No i jakie tutaj wstrząsy tektoniczne mogą czekać też prawicę, tą, która mieni się zjednoczoną? O tym porozmawiam z moimi Państwa gościem, którym jest pan profesor Mirosław Piotrowski. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora i wszystkich Państwa. Na początku oczywiście zachęcam do kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, do wsparcia naszego kanału finansowo, a także zachęcam do zadawania pytań do naszego gościa. Czekamy na nie na czacie. No, mówiłem do tego, że nawiążę do tego, że nagrywamy, czy w zasadzie robimy na żywo program w Wielką Środę, bo jest ta dyskusja o Zielonym Ładzie i właśnie się zastanawia wielu, czy rzeczywiście będzie walka o interesy polskich rolników, czy też po prostu będzie potulne zaakceptowanie pomysłów wychodzących z Brukseli i będzie zdrada polskich rolników. Mówię o tym dlatego, że Wielka Środa jest dniem powszechnie utożsamianym, prawda, w tradycji katolickiej z dniem zdrady Judasza, więc myślę, że to jest dobry dzień na takie dyskusje, czy ta zdrada nastąpi. No, w dzisiejszej Ewangelii jest o tym mowa, więc jeśli ktoś był w kościele albo czytał czytania Ewangelię na dziś, to rozumie doskonale, o czym pan redaktor mówi i powinny się zastanowić wszystkie osoby, które dopuszczają się tego typu aktów określanych jako jedne z najgorszych, czyli zdrady. Nie mówienie tego, co się zapowiadało, czy nie realizowanie tego, co się zapowiadało wcześniej, a co więcej, no, zdradę tego, co deklarowało się wcześniej. I o tym pan redaktor pewnie pyta, o to pan redaktor pyta, czyli o ten Zielony Ład i czy dojdzie tutaj do jakiejś batalii, czy potulnie rząd uszy po sobie położy i przyjmie wszystko, co jest naznaczone w Brukseli. Otóż na pierwsze pytanie odpowiedź jest bardzo prosta. Oczywiście rząd Polski, Donalda Tuska, Platformy Obywatelskiej i Przystawek nie będzie o nic tam walczył, to jest oczywiste. Natomiast tutaj nie będzie też położenia uszu po sobie i nie dojdzie do przełomowej zdrady, tak bym to nazwał, gdyż Donald Tusk jest od dawna ułożony z establishmentem Unii Europejskiej i, jak podejrzewam, dawno domówił się na pozorne ustępstwa. Takie, które są do zaakceptowania przez obecny skład Komisji Europejskiej na czele z panią von der Leyen i na takie ustępstwa, które pozwolą w jego mniemaniu, czyli Donalda Tuska, uspokoić rolników w Polsce i dojść suchą stopą do wyborów europejskich. A potem to się zobaczy. Bo czym jest tak naprawdę Zielony Ład? Nazywany przeze mnie Zielonym Wałem, bo to po prostu jest totalny przekręt. To jest oszustwo, bo jak pan redaktor nawiązał do zdrady, no to oczywiście zdrady moim zdaniem dokonało Prawo i Sprawiedliwość i Przystawki, bo ono zapowiedziało, że będzie walczyć z tym unijnym establishmentem. Proszę sobie przypomnieć, z jakimi hasłami
Prawo i Sprawiedliwość szło do wyborów europejskich. Przecież największym wrogiem Polski, tym czarnym ludem był kto? Pan Franz Timmermans. No ale ostatecznie całe Prawo i Sprawiedliwość poparło Timmermansa na wiceszefa Komisji Europejskiej. Wszyscy byli za, nikt nie był przeciw, dwójka się wstrzymała. Czyli czy to nie jest zdrada tak naprawdę interesów Polski i tego, co się zapowiadało? No bo jeśli ktoś głosował na Platformę Obywatelską czy PSL, no to oni i tak zapowiadali, że się pod tym programem podpisują. No a Prawo i Sprawiedliwość mówiła, że będzie w kontrze i poparło całe tu 100% panią von der Leyen. Wszyscy, dwójka się wstrzymała, tylko pana Timmermansa. No i uruchomiono ten program Zielony Ład, który jak komisarz pisowski u pani von der Leyen Janusz Wojciechowski przyznał i to na piśmie 2 lata temu z okładem, że ten Zielony Ład to tak naprawdę jest program PiS-u, który został stworzony w Warszawie i narzucony Unii Europejskiej, tak to napisał. No więc jest to oczywiście zdrada rolników i zdrada wyborców. Jest tylko pytanie, co się z tym Zielonym Ładem stanie. I tutaj trzeba sobie jasno powiedzieć, że w tej chwili mamy do czynienia z takim hasłem, jeśli idzie o Donalda Tuska, jego ekipę, no a także odsuniętą ekipę pisowską, hasłem, które brzmi znajomo, socjalizm tak, wypaczenia nie. Czyli Zielony Ład tak, ale tak jak pan redaktor zaznaczył, co uda się wytargować? Otóż nie da się tego zrobić. Albo cały Zielony Ład trzeba wyrzucić do kosza, za czym od samego początku się opowiadam, albo dać sobie po prostu spokój i wyjść z Unii Europejskiej, bo tego nie przetrzyma gospodarka polska, rolnicy oczywiście też, ale tego nie przetrzymają rolnicy w Unii Europejskiej, gospodarka Unii Europejskiej. Zwracam uwagę na to, co dzieje się w Niemczech, no przecież tam są już niepokoje, co dzieje się chociażby w Brukseli. O, taki filmik mi wpadł dzisiaj, jak fekalia są wylewane przez rolników w Brukseli na ulicę i policja traktuje ich wodą pod ciśnieniem. No tego nie da się zatrzymać i tutaj Polacy nie są tym języczkiem uwagi w tej chwili, jakkolwiek na Polskę są zwrócone oczy dlatego, gdyż graniczy z Ukrainą i jest oczekiwanie w Unii Europejskiej wszystkich rolników, że polscy rolnicy to zablokują i rząd polski to zablokuje. Tak na koniec tylko przypomnę, że gdy Komisja Europejska miała się spotkać z Radą także i pochylić nad sprawami rolniczymi, no to w mediach wydała oświadczenie, że proszą rolników, aby wskazali punkty, które im się w tym Zielonym Ładzie nie podobają i uważają za szkodliwe. No i tych punktów wskazano, panie redaktorze, szanowni państwo, 500. Na co komisarz Wojciechowski, jak pamiętam, odpowiedział, że oni są gotowi renegocjować 3. Bo to jest 500 problemów, oni są gotowi renegocjować 3. Tego nie da się poprawić po prostu. Tak samo jak nie dało się poprawić tego New Dealu Morawieckiego, czyli Nowego Ładu Morawieckiego, Polskiego Ładu czy Ruskiego Ładu. Tego się po prostu nie da poprawić. To, co stworzą socjaliści czy komuniści, należy wyrzucić do kosza. I oni się obawiają tylko i wyłącznie teraz wyborów do Parlamentu Europejskiego, a pani von der Leyen publicznie stwierdziła, że obawia się 3 formacji w Europie. I wśród tych 3 formacji wymieniła Konfederację. I ona dobrze wie, czego się obawia. No właśnie o to chciałem zapytać, bo Ursula von der Leyen wymieniła tam jeszcze Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen i Alternatywę dla Niemiec, no ale to nie są jedyne formacje, które kwestionują obecny kształt Unii Europejskiej. W innych państwach też znajdziemy takie formacje. Czy możemy się spodziewać, że w czerwcu zostanie wybrany najbardziej eurosceptyczny parlament w historii, parlament europejski oczywiście, to jedna kwestia, ale druga, czy może być tak, że na przykład te siły do tej pory rządzące Unią, Europejska Partia Ludowa, socjaliści, no tam do głosu jeszcze dochodziły w ostatniej kadencji te nowe frakcje, jakieś takie
nazywane centrowymi, a tak naprawdę forsujące idee globalistyczne. Czy może się zdarzyć tak, że po prostu one utracą w jakiś sposób pakiet kontrolny? Tak, to jest bardzo realne i dlatego też o tym powiedziała publicznie pani Ursula von der Leyen, oczywiście zakłamując rzeczywistość. I dobrze, że pan redaktor to podniósł, bo ona wymieniła trzy takie formacje, wśród nich wspomnianą Konfederację, ale zakłamała rzeczywistość, gdyż nie podała innych. Słusznie pan redaktor wskazuje, że takie formacje są w wielu krajach. Są na Słowacji, są w Czechach, na Węgrzech oczywiście, ale także są i w Belgii, i we Włoszech. No w Belgii jak chociażby Flams Belang, czyli interes flamandzki. We Włoszech przecież jest Lega, dawna Lega Nord. I wiele innych jest tego typu formacji w całej Unii Europejskiej. I ona tego się obawia, że te partie w tej chwili zyskują. I Konfederacja, ja również osobiście razem z posłem Grzegorzem Braunem utrzymujemy kontakty z tymi partiami. Byliśmy na kilku zjazdach, między innymi w Bratysławie, ale także w Bundestagu w Niemczech i spotykaliśmy się z AfD i przedstawiciele Alternatywy dla Niemiec, która w tej chwili ma w Niemczech około 20%, to się tam chybocze o 2-3%, ale około 20%, mówią nam ci politycy, że oni praktycznie niewiele muszą robić, że wystarczy, iż ludzie widzą, co robi mainstream w tej chwili w Niemczech i te głosy antysystemowe wpadają do ich kapelusza. I podobnie powinno być w Polsce, bo my powinniśmy się skupić na naszym kraju, czyli na Polsce. Podobnie jest w Polsce. Jeśli nie uda się farbowanym lisom z PiS-u przekonać jeszcze swoich wyznawców, że oni zawsze chcieli dobrze, że głosowali dobrze, choć głosowali źle, no bo głosowali za von der Leyen, głosowali za Timmermansem, głosowali za Zielonym Ładem, głosowali za gender. I ja na przykład jak Patryk Jaki głosował nawet za tym, żeby jeść te świerszcze, a tutaj w Polsce opowiadali, że są przeciw. No więc jeśli uda się pokazać obłudę tych farbowanych lisów, czy jak pan redaktor wcześniej nawiązał do tych, którzy zdradzili swoich wyborców, bo dzisiejszy dzień akurat stoi pod takim oto piętnem, czy przypomnieniem tegoż, no to uważam, że Konfederacja jest w stanie wprowadzić wielu posłów, tylu, żeby wystarczyło, aby nie doszło już do porozumienia, tak jak miało miejsce wcześniej, bo wielokrotnie tu już mówiliśmy, że wspomniana pani von der Leyen, która wprowadziła Zielony Ład i Timmermans, czyli wiceszef Komisji Europejskiej, ale przede wszystkim pani von der Leyen nie miała większości w Parlamencie Europejskim i przeszła głosami polskimi. Wszyscy Polacy, trzeba powiedzieć, głosowali za von der Leyen i wszyscy europosłowie PiS-u, a ona przeszła 9 głosami. 26 głosów PiS-u padło na nią. Co uzyskali dla Polski? Nic. I jeśli uda to się z tym przekazem dotrzeć do ludzi, że można urządzić Unię Europejską inaczej i są koalicjanci w Unii Europejskiej, aby to zrobić, to myślę, że tutaj sukces jest w zasięgu nie tylko wzroku, ale ręki. No, wybory do Europarlamentu już za 2 miesiące. Dodajmy, że sytuacja pewnie w Polsce też się będzie zmieniać, niekoniecznie na lepsze. Już od 1 kwietnia wraca podatek VAT na żywność, więc być może obecna koalicja będzie dołować, ale może to pompować właśnie tą fałszywą alternatywę, czyli Prawo i Sprawiedliwość, czy też Zjednoczoną Prawicę. Tam oczywiście są tarcia wewnętrzne, ale o nich może za chwilę, bo one też trochę straciły na znaczeniu. Widać, że teraz jakby Patryk Jaki i jego ekipa chyba dostali trochę swobody właśnie, żeby wyciągać elektorat eurosceptyczny. No, ja zresztą mam takie reminiscencje z protestów rolników, gdzie ja akurat byłem na proteście w Krakowie, gdzie zablokowano Rondo Mogilskie.
Organizowała to Solidarność Rolnicza i generalnie były tam hasła typu: my, broń Boże, nie jesteśmy za polexitem, tylko tak nam się Unia nie podoba, ale broń Boże, nie jesteśmy za polexitem, czyli hasła takie w stylu partii do niedawna jeszcze rządzącej. No tak, wiele osób odżegnuje się od tego polexitu, bo zdają sobie sprawę, że ludzie nie wiedzą de facto, jak funkcjonuje Unia Europejska. Ja podejrzewam, że wielu europosłów, także z PiS-u, wspomniany przed chwilą przez pana redaktora europoseł, również podejrzewam, że on nie rozumie w ogóle, jak funkcjonuje Unia Europejska, więc generalnie uważają, że socjalizm tak, wypaczenia nie. Ale żeby zniwelować albo wyrzucić do kosza całość tych wypaczeń, albo przynajmniej 99%, to trzeba jednak mieć w zanadrzu tę kartę, nazwijmy ją broń atomową, którą posłużyła się tą kartą Wielka Brytania. Ale na przykład wspomniana przez pana redaktora wcześniej Marine Le Pen ze swoim frontem narodowym początkowo szła z tym hasłem na sztandarach we Francji, ale po wyborach prezydenckich stwierdziła, że jednak społeczeństwo francuskie chce być w Unii i wycofała się z tegoż, tak? Więc oczywiście nie należy lekceważyć, ani też nie należy a priori wycofywać się z postulatu atomowego, jeśli by miało to doprowadzić do upadku nie tylko rolnictwa, ale całej gospodarki. Ale oczywiście rozumiem tę sytuację, bo wiele osób chce grać na uczuciach i emocjach społeczeństwa, nie przekazując im rzetelnej wiedzy. I tę wiedzę może w tej chwili posiąść poprzez programy internetowe, takie jak tu Emisja, czy też inne, ja polecam także Niezależny Lublin 24, bo proszę mi wskazać telewizję, gdzie na równych zasadach w debacie uczestniczą politycy Konfederacji, a przecież mają reprezentację w Sejmie, a dokładnie, jeśli już ktoś by się dopatrzył, na przykład wicemarszałka Sejmu, no bo pan Krzysztof Bosak taką funkcję z ramienia Konfederacji piastuje, no to doprecyzowuje, gdzie ktoś zobaczył pana posła Grzegorza Brauna, w którym programie mainstreamowym, nazywanym Telewizją Polską, 1, 2, 3, czy prywatnymi telewizjami. No nie ma tego głosu. Dlaczego? Bo się po prostu boją, bo to jest koalicja Urzula. To jest koalicja Urzula. Urzula von der Leyen. A do koalicji Urzula należą wszystkie praktycznie partie polityczne w Sejmie poza Konfederacją. I dlatego nie ma tam Konfederacji. To nic dziwnego, to jest jakby stary modus operandi już od dawna. Natomiast nie wiemy, jak to będzie dokładnie wyglądało jeszcze u nas w kraju. No tak jak powiedziałem, tu się nakładają kampanie samorządowe i europarlamentarne, jak zauważyłem na początku. Wszyscy jeszcze teraz są skoncentrowani na samorządzie, mimo że już proces wyborczy do europarlamentu formalnie rzecz biorąc trwa. Natomiast będą się szykować zapewne też inne siły eurosceptyczne w Polsce. No tu pierwszym sprawdzianem będzie oczywiście zebranie podpisów, ale czy nie boi się pan, że po prostu te głosy gdzieś tam zaczną się powoli rozbijać, bo wiemy, że te formacje, które są poza Konfederacją, też się szykują, rejestrują lub już nawet zarejestrowały swoje komitety wyborcze, jak na przykład Komitet Głos Silnej Polski Leszka Sykulskiego, Krzysztofa Tołwińskiego, czy też inne formacje. To nie jest kwestia tego, czy ktoś się boi, czy nie, tylko chłodnego spojrzenia na sytuację. Jeśli popatrzymy na wybory poprzednie i jeszcze poprzednie, i europejskie, i parlamentarne, ale przede wszystkim te nieodległe parlamentarne, to panie redaktorze, szanowni państwo, widzimy, że przy każdych tego typu wyborach są uruchamiane inicjatywy. I gro ludzi
zdecydowana większość się z nimi utożsamia, ci, którzy głosują i startują, ale nie wszyscy zdają sobie sprawę, o co tak naprawdę chodzi. Otóż liderzy natomiast zdają sobie sprawę albo powinni zdawać sobie sprawę z tego, bo oczywiście zebranie podpisów to jest warunek sine qua non i następuje krok drugi, czyli przystąpienie do kampanii i wyborów. I teraz jest pytanie, czy jeśli jesteśmy w obliczu otóż takiego zwarcia pomiędzy systemem i antysystemem, i to nie tylko w Polsce, ale w Unii Europejskiej, co zdefiniowała, jak pan redaktor wie, mu rozmawiamy o tym, pani Ursula von der Leyen i wskazała na partię w Polsce, która jest antysystemem i której najbardziej nie chce. No to co sprawiłoby największą przyjemność pani von der Leyen? Żeby powstało 5 partyjek, które będą głosić te same hasła co Konfederacja i aby odebrać jej kilka procent. I bez wątpienia wiele osób na to gra. I są to wysłannicy pani von der Leyen, którzy ją popierają. A popiera ją do jej koalicji w tej chwili formalnie należy Platforma Obywatelska, PSL, Sojusz Lewicy, który tam jest i Lewica i całe Prawo i Sprawiedliwość. Więc tym wszystkim partiom zależy, aby osłabić antysystem. I oczywiście zdając sobie sprawę z tego, że ludzie są negatywnie nastawieni do Unii Europejskiej, ja przez wiele lat, naście lat, od blisko 20 już przecież od 2004 roku, bo byłem w Parlamencie Europejskim 3 kadencje, 15 lat, byłem w kraju określany jako największy eurosceptyk. Ja siebie nazywałem eurorealistą. Ale w nawiązaniu do eurorealizmu trzeba zdać sobie sprawę z jednego, jak funkcjonuje system Donta. Wobec tego stworzenie partii jest oczywiście ważnym krokiem i zebranie podpisów, ale trzeba przekroczyć próg 5%, co nie jest takie łatwe. I teraz Konfederacja, a konkretnie pan poseł Grzegorz Braun proponował i nadal proponuje liderom różnych tych formacji, żeby wystartowali z list Konfederacji, aby maksymalizować te korzyści i ten procent 1, 2, 3, 4, które oni by zdobyli w rozproszeniu, skoncentrować na listach Konfederacji, tak aby i oni mogli wejść do Parlamentu Europejskiego. A skończy się to najpewniej tym, że te formacje, które się teraz tworzą, jakieś ruchy dla szczęśliwości Polski, czy jakoś tam się inaczej będą nazywać, zdobędą 1,5%, następne 2, może nawet 2,5. Przy 3% nie ma finansowania, bo to nie są te wybory, tylko europejskie. A jednocześnie upuszczą krwi Konfederacji. I może się tak zdarzyć, że Konfederacja zdobędzie o te 2 mandaty czy 3 mandaty mniej i zabraknie ich w Parlamencie Europejskim, a ci aktywiści i tak się tam do Parlamentu Europejskiego nie dostaną. Więc należy sobie zadać pytanie, w jakim celu się to tworzy i dlaczego oni nie przyjmują oferty na przykład pana posła Grzegorza Brauna. To ja bym jeszcze przeskoczył, został na krajowej scenie, ale przeskoczę z powrotem do Zjednoczonej Prawicy, ponieważ mieliśmy ciekawe manewry w ostatnich dniach, mianowicie dochodziło właśnie do takich słownych wycieczek pana europosła Jakiego względem Mateusza Morawieckiego, poplecznicy Morawieckiego nie pozostawali mu dłużni i miało to się podobno skończyć tym, że Mateusz Morawiecki na posiedzeniu władz PiSu powiedział: dobra, dosyć tego, stawiam wniosek, żeby tych ziobrystów po prostu wywalić tutaj ze Zjednoczonej Prawicy. No, w efekcie PiS pozostałby w tej Zjednoczonej Prawicy zjednoczony sam ze sobą, co oczywiście tą sztukę opanowała ta partia do perfekcji bycia zjednoczoną sama ze sobą, ale ten wniosek upadł i podobno dlatego, że bano się, czy suwerenna Polska nie zawiąże jakiegoś sojuszu z Konfederacją.
czy to jest możliwy scenariusz, czy też mamy do czynienia jak zwykle z teatrem, ale jeśli nie mamy do czynienia z teatrem, to jaki może być finał? Czy na przykład Mateusz Morawiecki może, to on może zabrać manatki, mówiąc kolokwialnie, i wyjść? Ten scenariusz, który kreśli pan redaktor, ale także inni, jest surrealistyczny. Trzeba podejść do niego z drugiej strony. Co zyskałaby, a co straciła na tym Konfederacja? Oczywiście straciłaby na tym poważnie, czyli nie zyskałaby moim zdaniem ani jednego punktu procentowego, jeśli by weszła w jakiś alians z mainstreamem. Czyli powiedzmy sobie szczerze, z mainstreamem, czyli z częścią koalicji Urzula, bo by straciła twarz i straciłaby wiarygodność, i gdyby doszło do takiego połączenia czy takiej koalicji, no to należałoby wrócić do pierwszych słów pana redaktora nawiązujących do dzisiejszej Ewangelii, czyli do zdrady wyborców, tak? Bo wyborcy, którzy głosują na Konfederację, absolutnie na to by przyzwolenie nie dali. To jest pierwsza rzecz. A druga sprawa, to wszystko, o czym pan redaktor mówi, to jest tylko i wyłącznie bicie piany i mieszanie. Jak mówił Stefan Kisielewski, herbata nie zrobi się słodsza od samego mieszania, trzeba dosypać tam cukru. Więc tym, który może cukru dosypać, jest Jarosław Kaczyński. A na razie to oni się tam bełtają i pultają i puszczają bańki. Natomiast nad wszystkim panuje Jarosław Kaczyński. A jeśli pan redaktor przywołuje po raz kolejny tego dla mnie humorystycznego europosła Patryka Jakiego, to zamiast czynić wyrzuty Morawieckiemu, należy postawić jemu konkretne pytanie. Panie redaktorze, szanowni państwo. Otóż należy mu postawić pytanie, jak on głosował w Parlamencie Europejskim? Za panią von der Leyen czy przeciw? Głosował za. Czy głosował za jej programem Zielonego Ładu? Głosował za jej programem. Czy głosował za jej strategią gender, o której mówiła? Tak, głosował za jej strategią gender. Czy głosował za Timmermansem? Tak, głosował za Timmermansem. Czy głosował za Krajowym Planem Odbudowy, w którym oddawał Unii Europejskiej pani von der Leyen władzę nad naszymi podatkami, czyli żeby mogła na nas nakładać podatki, żeby Polska straciła suwerenność. Tak, ten pan i wszyscy inni pisowcy głosowali za utratą przez Polskę suwerenności. No więc w tym kontekście nie ma w ogóle sensu rozpatrywać, jakie on tam zarzuty czyni Morawieckiemu, tak? Bo to jest po prostu jeden obóz. A w tej chwili żadna z tych przystawek nie ma najmniejszych szans samodzielnie. I jeśli się tam wypowiadają, no to im tam Jarosław Kaczyński pozwala, albo też, jeśli idzie o tych pseudoharcowników Solidarnej Polski, to dochodzą do nich głosy, że po prostu prezes Kaczyński może ich nie wstawić na listy do Europarlamentu. Wobec tego zaczynają opowiadać bajki Tysiąca i Jednej Nocy, że a to połączą się z Konfederacją, a to z Trzecią Drogą, a to z PSL-em, a to jeszcze z SLD czy kimś jeszcze, żeby tylko sobą zainteresować, Ale tutaj naprawdę na podglebiu nie ma nic, nie ma kompletnie nic. No, pan redaktor pytał Morawieckiego, no proszę sobie wyobrazić, że Morawiecki nagle w tej chwili wychodzi z panem Dworczykiem i tam paru osobami i mówi, zakładam nową partię. No to one, te partie będą, nie wiem, na początku może notowane w sondażach, potem już nie. Także oni po prostu nie istnieją. Nie istnieją bez Jarosława Kaczyńskiego, a w tej chwili są zainteresowani jednym, jeśli idzie o cel polityczny, żeby dostać się na listy do Europarlamentu i to na dobrych miejscach. I drugie, aby nie trafić do więzienia, bo pan Donald Tusk i minister sprawiedliwości wszczeli akcję i to, jak widzimy w telewizji, przy przeszukaniach czy też włamywaniach się do domu ministra, na poważnie.
No właśnie, te chyba spory teraz straciły na znaczeniu, bo to właśnie suwerenna Polska została wzięta na celownik przez, Boże, jak oni to nazywają, bodnarowców, bo czasem trzeba odsłuchiwać tą frazeologię, która płynie z telewizji Republika, żeby być na bieżąco, jaką semantyką się posługują politycy partii do niedawna rządzącej. Właśnie bodnarowcy wzięli suwerenną Polskę na cel, no i teraz chcąc nie chcąc cały PiS chyba musi ich bronić jak niepodległości. Och, ja akurat z racji tego, że przebywałem w gronie polityków PiS-u kilkanaście lat i byłem 12,5 roku w jednej frakcji politycznej, także ze Zbigniewem Ziobro, i także z innymi politykami Solidarnej Polski, bo oni wtedy zakładali Solidarną Polskę, z poglądem na co nieco inaczej i bardziej chłodno. Otóż nie jest tajemnicą, że Zbigniew Ziobro, no i politycy Solidarnej Polski dokonali wolty, bo weszli, proszę sobie przypomnieć, w 2009 roku, jak pamiętam, do Parlamentu Europejskiego z list PiS-u, i później po jakimś czasie Zbigniew Ziobro za namową Jacka Kurskiego razem z Tadeuszem Cymańskim i jeszcze panem Włosowiczem i tamten założyli Solidarną Polskę. No i Jarosław Kaczyński był Zbigniewa Ziobrę wyrzucił z partii, a potem wyszedł na ulicę i przez mikrofon zaczął krzyczeć: Zbyszku, wróć. No to wyrzucił go i powiedział: Zbyszku, wróć. No powstały te dwie partie, powstał wyłom. Zadra bardzo duża, ale co trzeba zaznaczyć, że Zbigniew Ziobro, jak przybył do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku po swojej pierwszej kadencji jako minister spraw sprawiedliwości i prokurator generalny, no to mogę to ujawnić. On mi powiedział, że tutaj on do Parlamentu Europejskiego uciekł nie przed Tuskiem czy Bondarykiem, tylko przed Jarosławem Kaczyńskim. Bo to Kaczyński go chciał wyeliminować z polityki. I z tego, co wiem i mi przekazano, i sam minister mi przekazał, że miał się Kaczyński domówić z ludowcami wtedy, konkretnie z Waldemarem Pawlakiem, tak mi przekazano, tego nie sprawdzałem, aby postawić go przed Trybunał Stanu, a jak wiemy, skazany przed Trybunałem Stanu jest wyeliminowany z polityki. I tak grał Jarosław Kaczyński. Wobec tego, przenosząc się w czasie tych kilkanaście lat, należy zadać sobie pytanie, czy w tej chwili Jarosławowi Kaczyńskiemu nie jest na rękę to, co robi Donald Tusk i pan Bodnar, czyli, jak pan redaktor wspomniał, bodnarowcy, tak? I tak go nazywają. Sądzę, jak znam ministra Zbigniewa Ziobro, to bez wątpienia jego myśli kierowane są w stronę Nowogrodzkiej, ale nie w tym kontekście, że Kaczyński będzie go bronił, bo pewnie jakieś tam z siebie wyda frazy na jego temat, ale on doskonale wie, że gdyby ci tak zwani bodnarowcy i Tusk skupili się na nim, no to tak naprawdę zrobią przysługę Jarosławowi Kaczyńskiemu, który pozbędzie się kłopotu, bo w tej chwili posłowie Solidarnej Polski nie są potrzebni Jarosławowi Kaczyńskiemu, bo on nie tworzy rządu. A czy jest w opozycji i ma tych posłów 10, 20 czy 25 więcej czy mniej, to w tej chwili jest tak naprawdę bez znaczenia. Natomiast zawsze zależało mu na tym, aby mieć posłusznych żołnierzy. A co by nie powiedzieć, to Zbigniew Ziobro co jakiś czas wierzgał. I ja bym na to w ten sposób patrzył. Nie wykluczałbym, że po raz kolejny dwóch polityków, Jarosław Kaczyński i Donald Tusk, się umówiło. Przypomnę, że się umówili w sprawach wyborów prezydenckich, co do podmiany kandydata i niewyciągania, że Duda czy... Wtedy nie wiedzieli jeszcze, kto wygra, ale przypuszczali, że ten, kto wygra, kandydat, nie będzie się podnosić, że został wybrany w niekonstytucyjnym terminie. Więc z jednej strony mamy oficjalny przekaz, ale z drugiej mamy kanał porozumiewania się Kaczyńskiego z Tuskiem i nie możemy wykluczyć, że już Kaczyński domówił się, aby on wyeliminował Zbigniewa Ziobro. To teraz przejdźmy do pytań od naszych widzów. Parę już ich się pojawiło. Wiesia S. Od czego zaczyna się procedura wyjścia z Unii Europejskiej?
Procedura wyjścia z Unii Europejskiej jest naznaczona w traktatach, to przećwiczyli Brytyjczycy, no oczywiście, przede wszystkim, i to nie jest sprawa, to jest oczywiście sprawa skomplikowana, ale trzeba zacząć od zgody obywateli. I od tego oczywiście zaczęła Wielka Brytania. Więc nie jest obligatoryjne, żeby w Polsce odbyło się referendum, ale w związku z tym, że weszliśmy po referendum, no to sądzę, że żadna władza nie odważy się złożyć takiego wniosku, bo to trzeba notyfikować. I mówię, to jest akurat zaznaczone w traktacie wersalskim, przepraszam, wersalskim, lizbońskim. Mam wykłady z historii najnowszej, mówię o traktacie wersalskim, dlatego podświadomość freudowska mi go nasuwa. W traktacie lizbońskim jest to naznaczone i to było w eurokonstytucji, która nie weszła w życie. A przypomnę, że Polska wchodziła do Unii Europejskiej w 2004 roku na podstawie traktatu z Nicei i nie było tam zapisu o możliwości wyjścia. I wtedy, gdy ja startowałem i pytałem o to właśnie, no wchodzimy do organizacji, ale jak potem wyjść, tak jak tutaj jedna z osób pyta, to mi odpowiadano w ten sposób, no jeśli ktoś chce, idzie do ślubu, już się pyta, jak się rozwieść, no to lepiej nikt nie zawiera tego związku. Nie, to nie jest tego typu sprawa. I dopiero to zostało właśnie zapisane w traktacie lizbońskim i jest tam po prostu procedura notyfikacji, ale jest to sprawa skomplikowana, bo przypomnijcie sobie Państwo, że referendum w Wielkiej Brytanii odbyło się w 2016 roku, a Wielka Brytania wyszła z Unii tak naprawdę dopiero na początku 2020 roku, czyli 4 lata. Ale oczywiście to jest do zrobienia, do przeprowadzenia, są stosowne przepisy, tylko jak mówią Brytyjczycy, where is the will, there is the way. Gdzie jest wola, tam jest rozwiązanie. Rozwiązanie jest w traktacie lizbońskim, natomiast czy jest wola, bo jeśli przeprowadzimy referendum i będzie ono ważne, i ze wszystkich głosów będzie na przykład 5 czy 10% za wyjściem, a 90% za pozostaniem, no to nie ma o czym rozmawiać. Ale ja uważam, że jeśli by pokazać ludziom, jak funkcjonuje Unia Europejska naprawdę, czyli nie pokazywać tak jak Donald Tusk, czy jak Patryk Jaki, czy tego typu politycy, czy pseudopolitycy, tylko pokazać naprawdę, jak funkcjonuje Unia Europejska, to po moim zdaniem pół roku normalnej, rzetelnej informacji będzie już 50 na 50. I wtedy możemy zacząć o tym rozmawiać, o tych szczegółach i formie wyjścia. Mówię zapisanej w traktacie lizbońskim. Widzoniku Michał. Michał pyta, jak pan ocenia posła Wiplera, czy można go darzyć zaufaniem? Ja wielu polityków znam. Pana Przemysława Wiplera akurat osobiście nie znam, choć tam się z nim przywitałem dwa razy na konwencji Konfederacji akurat w Katowicach czy gdzieś, ale nie przypominam sobie, żebym w ogóle kiedykolwiek z nim rozmawiał, także trudno mi powiedzieć. Mówię, bardzo wielu polityków znam, ale akurat z panem posłem Przemysławem Wiplerem nie było mi dane nawiązać konwersacji. Tutaj widzoniku Mały Mike pyta, tutaj połączę w jedno, bo one się zazębiają. Czy Konfederacja zaproponowała panu jedynkę na liście do Europarlamentu i czy przygotowuje się pan już do startu? Tak, odpowiedź jest prosta. Zaproponowała mi, co więcej, Rada Liderów w ubiegłym roku podjęła oficjalną uchwałę, w której stwierdza, że wystawia mnie w okręgu lubelskim na pierwszym miejscu do Parlamentu Europejskiego. To zostało nawet opublikowane parę tygodni temu w Dzienniku Wschodnim. Nawet mam tu na biurku tę uchwałę Konfederacji. Było to przed tym, zanim wystartowałem z list jeszcze Konfederacji do Senatu, więc zakładano, że wystartuję do Senatu, a potem do Europarlamentu i to z miejsca pierwszego. I o ile wiem, jestem jedynym kandydatem, który został przegłosowany i ma to na piśmie. Kolejne pytanie, też Mały Mike. Jak układa się pana współpraca z posłem Braunem? Bardzo dobrze, łamane przez bardzo, bardzo dobrze. Jakkolwiek były próby, aby zaburzyć tę współpracę,
i jest ona czasami burzona, ale to nie ze względu na jakieś różnice naszych poglądów, których tu nie dostrzegam w ogóle, jeśli idzie o polityczne sprawy. Natomiast mieliśmy się spotkać parę dni temu, w niedzielę, tak, bo dziś środa, czyli w niedzielę miała odbyć się konwencja wolnościowa w Chełmie i stacja pana redaktora Emisja miała to transmitować i także pan redaktor Korczarowski miał tam przemawiać i poseł Grzegorz Braun, ja również. No i siły zewnętrzne wpłynęły na właściciela lokalu, aby wypowiedział salę i nie mogło się to odbyć. Także nasza współpraca nie mogła się pogłębić jeszcze bardziej w niedzielę. Opisała to z lubością, no bo tę nagonkę myślę, że jednak zorganizowały środowiska lewicowo-liberalne i stwierdzono, że restauracja, w której odbywa się ta konferencja i miała się to odbyć, była dawno małą synagogą. To jest po prostu restauracja, knajpa, tam się odbywają wesela i inne. Już się odbywały wiele razy konferencje. Ja tam sam przemawiałem w tej restauracji. Notabene nie miałem świadomości, do czego ten budynek wcześniej służył, no skoro jest restauracją i salą bankietową i tam dyskoteki się też odbywają. I nagle komuś przeszkadzał pan poseł Grzegorz Braun. No, ubolewam nad tym, ale gdy przybył do Lublina, ma tu nasze zaproszenie przed wyborami do Senatu, no to również była zarezerwowana sala w hotelu Mercury. Dziennikarze Gazety Wyborczej wydzwaniali naciski na właścicieli, próbowali wywierać, ale tutaj Lublin jest bardzo odporny. To tylko tak na marginesie. Natomiast współpraca, podkreślam, rozwija się bardzo dobrze, łamane przez bardzo, bardzo dobrze i my razem z panem posłem Grzegorzem Braunem nawiązujemy już kontakty od dawna właśnie z tymi europosłami i politykami, i posłami, jak wspomniałem, i Alternatywy dla Niemiec, i na Słowacji, i Belgii przede wszystkim, i także we Włoszech, etc., etc. Także mam nadzieję, że to zaowocuje. Pseudonim Kowalski pyta, jaki mają cel wprowadzając te wszystkie ekowymysły pod pretekstem globalnego ocieplenia? Jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze. Więc idzie tutaj o pieniądze, czyli o przeformatowanie w ogóle nie tylko gospodarki, ale i beneficjentów. Jeśli państwo zerkniecie na ten, to, kto wprowadzał te zielone szaleństwa, na przykład w Stanach Zjednoczonych, który prezydent czy wiceprezydent i jak na tym się wzbogacił, no to odpowiedź jest bardzo prosta. No, jeśli jest poukładany rynek i energia najtańsza jest z węgla i na przykład w Polsce po prostu to jest czarne złoto, gdybyśmy nie weszli w to szaleństwo i nie mieli tych ETS-ów i nie narzucalibyśmy sobie kwot, przecież do niedawna jeszcze było 100 dolarów na tonie węgla dodatkowo, to naprawdę byśmy byli kwitnącą gospodarką. Trzeba tylko to po prostu uwolnić i odblokować. Ale jak się zablokuje kopalnie, zablokuje węgiel i narzuci, aby kupować obce technologie, czy to związane z wiatraczkami, widzę Niemcy, czy to związane z atomem, patrz Francja, bądź inni, czy też inne kraje, no to oczywiście tamci chcą zarobić, bo o to przede wszystkim chodzi. Podam taki drobny tylko przykład, bo wiele osób z Państwa pewnie ma kominek. Jeśli ma domek, czy nawet jakiś tam domek na wsi mały, no to ma kominek. I Unia Europejska wprowadziła takie filtry, bo współpracowałem i współpracuję od blisko 20 lat z takim środowiskiem Świat Kominków. W Polsce wydają taki dobry periodyk na ten temat i są to producenci kominków i wkładów kominkowych. No i wprowadziła wkłady kominkowe, które miały na celu, aby to, co wydobywa się z kominka, nie zanieczyszczało atmosfery. Tylko, że zanim jeszcze weszła stosowna dyrektywa w tej sprawie, to już Niemcy produkowali tego typu urządzenia. Tak? Więc jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Chodzi o to, żeby ci, co dotychczas zarabiali, ergo patrz, kopalnie, elektrownie, przestali zarabiać i zlikwidować im interes i ludziom, żeby
płacili mniej za energię i przerzucić się na energię kilkukrotnie droższą. Podobnie było z żarówkami. Proszę sobie przypomnieć, jeszcze do niedawna mieliśmy w Polsce tak zwane normalne żarówki, 100-watowe, 75-watowe, 40-watowe. I Unia Europejska nakazała zlikwidować te żarówki, dlatego żeby wprowadzić energooszczędne. No dobrze, tylko te zwykłe żarówki kosztowały złotówkę, złoty 50, 2 złote, a te, które kazała wprowadzić, kosztowały już 15, 20, 25, a nawet jedną żarówkę kupiłem za 50 zł, bo ponoć miała być taka trwała, a poświeciła tylko 2 miesiące. No ale o co chodzi? W Parlamencie Europejskim, gdy byłem, stwierdzono, że 3 osoby podjęły decyzję o tym, żeby wycofywać, i to konkretnie było naznaczone, w którym roku, jakie partie żarówek, a wprowadzać nowe. I było jasne, że zarobią 2 firmy, Philips i Osram. 2 firmy zarabiały na tym. I gdy zostałem zaproszony do Telewizji Polskiej jeszcze dawnymi czasy, między niebem a ziemią, czy ziemią a niebem, tak to się nazywało, to musiałem podpisać papier, że nie wymienię tych firm, bo mnie zaproszono, abym mówił o żarówkach i kto na tym zarabia. Więc powtarzam, jeśli nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o pieniądze, tylko że niestety my te pieniądze tracimy, normalni obywatele, poprzez te regulacje idiotyczne, ale nie idiotyczne dla tych, którzy zbijają miliony, a nawet miliardy euro na tym. I ostatnie pytanie z czatu, nie mały Mike, przepraszam, Wiesia S. Co szanowny gość sądzi o podpisaniu w marcu bieżącego roku planu 10-letniego wsparcia Ukrainy? Och, ja jestem od początku sceptyczny co do działań i rządu, i Unii Europejskiej. Nie śledziłem szczególnie, jaki to jest plan 10-letni. 10-letni, z tego co wiem, chyba tutaj widz wymieniał premiera Holandii bodaj. Ja mam tylko w pamięci podpisane jeszcze ładnych parę lat temu tak zwane porozumienie Polski z Ukrainą, że w wypadku wojny mamy im dostarczać wszystko za darmo. No to jeśli mamy do czynienia z tego typu porozumieniem, to oczywiście trzeba je jak najszybciej wypowiedzieć, a też to zrobiła Zjednoczona Prawica, przypominam. Jeśli mnie pamięć nie zwodzi, to było podpisywane, czy nie, panie redaktorze, w 2016 roku, o tym mówił pan redaktor Stanisław Michalkiewicz, nagłaśniał te sprawy. Dlaczego to wtedy nie było w ogóle nagłośnione? Ja byłem wtedy w Parlamencie Europejskim wybranym z list Prawa i Sprawiedliwości. Nigdy nie należałem do tej formacji. Wybranym z list, byłem w klubie i nikt mnie nie informował. Znałem się osobiście z ministrem Macierewiczem. W jednym studiu nagrywaliśmy programy w Warszawie czy w Toruniu i nikt mnie nie informował o takim porozumieniu niekorzystnym dla Polski. A ponadto, jeśli mamy pomagać Ukrainie, pomagać, to pytanie się rodzi, co z tego mamy? Czyli co z tego mają obywatele polscy? Co my z tego mamy? Jeśli Stany Zjednoczone pomagają Ukrainie w tej chwili, to kongresmeni pytają i też w Senacie pytają, co my z tego mamy? I albo dają transzę, albo nie dają. Nie może być tak, że my oddajemy wszystko, nasz cały sprzęt wojskowy, a pan prezydent Zełenski wychodzi na forum ONZ i mówi, że tak naprawdę jesteśmy poplecznikami Putina. Czyli jesteśmy tymi, którzy przygotowują scenę dla głównego aktora, tak powiedział, czyli dla Putina. I wtedy powiedział to wprost Morawieckiemu. I stosunki się na chwilę oziębiły. Polityka polska zagraniczna nie istniała przez ostatnie 8 lat i teraz również moim zdaniem nie istnieje. Nie widzę szans na jej odbudowanie i to w miarę szybkie. Ale ostatnim ministrem spraw zagranicznych, który był dyplomatą w ogóle, to był pan Waszczykowski z PiS-u. Człowiek, który popełniał gafę, ale był rozsądny i znał się na rzeczy. I powiedział publicznie, że Ukraina z banderą do Unii Europejskiej nie wejdzie. Więc moje pytanie brzmi, czy Ukraina odżegnała się od bandery, czy nie?
I jak się nie odżegnała, to dlaczego my mamy ją wprowadzać do Unii Europejskiej i dlaczego mamy jej pomagać? Najpierw trzeba postawić warunki, bo później się niczego nie wyegzekwuje. A czy to jest pomoc dwuletnia, trzyletnia czy dziesięcioletnia, to jest inna sprawa. W tej chwili na przykład Polska dołącza się, nie wiem, czy to nie jest w tej dziesięciolatce czy pięciolatce, po prostu do inicjatywy czeskiej, bo Czesi gdzieś zakupują amunicję, jak czytamy, dla Ukrainy. No tak, ale jak zakupują, no to pewnie chcą na tym skorzystać, bo jak ktoś jest pośrednikiem, to musi skorzystać na tym. Polska się dołącza, to należy zapytać, czy Polska też na tym coś korzysta, a nie tylko dajemy, 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 bo podkładką do tego jest mgliste przekonanie, że jak Ukraina upadnie, to Putin zaatakuje Polskę. Nic bardziej mylnego, Polska jest pełnoprawnym członkiem NATO, to jest całkiem inna bajka. Wtedy będzie atak na członka Paktu Północnoatlantyckiego. Oczywiście o tym, czy jest to pakt stabilny i czy gwarancje są pewne, to na inną dyskusję. I tu już stawiamy kropkę, bo też skończyły się pytania z czatu. Kończymy ten program. Moim i Państwa gościem był pan profesor Mirosław Piotrowski. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję i przy okazji, jeśli można, to chcę życzyć wszystkim panu redaktorowi i wszystkim Państwu zdrowych, radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Dziękuję bardzo za życzenia nawzajem i przyłączam się też chciałem Państwu za chwilę życzyć właśnie błogosławionych świąt Zmartwychwstania, błogosławionych świąt wielkanocnych. Dziękuję, że byliście z nami. Prosimy o kciuki w górę, o subskrypcję, o komentarze, o wsparcie kanału. Ja się z Państwem żegnam. Zobaczymy się już po świętach tu na antenie. Ale mam nadzieję, że jeszcze w tym okresie jakieś programy zobaczycie, ale już nie prowadzone przeze mnie. Dopiero po świętach będę tu znowu na antenie. Dziękuję bardzo Państwu jeszcze raz. Do zobaczenia.